Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak okrywam jedną ze swoich kęp Musabasio. Musabasio, no już jest dosyć późno, mogłem to zrobić, powinienem to zrobić wcześniej, dlatego że u mnie przymrozki już były kilka razy, ładnych kilka razy, w tym 3 razy po minus 5 stopni. To już jest dosyć sporo dla bananów. Dosyć mocno te banany już podmarzły, kilka warstw widać, że jest przemrożonych, także no, ucierpiało to trochę już. Banany ściąłem kilka dni temu, bo już zamierzałem je okrywać, ale jakoś nie wyszło. Tutaj są te odcięte kawałki. A dzisiaj będę kończył to okrywanie. Do okrycia użyję styropianu. Ja mam akurat 10 cm gruby. Mam płyty sklejone jedna z drugą. To już było w tamtym roku sklejone. I w tamtym roku ta kępa była też tak samo okryta. Ale takie kątowniki mam zrobione ze starych desek. W tamtym roku już były spłukniałe. Ale jeszcze w tym roku posłużą. Przydadzą mi się paliki jakieś do wbicia w ziemię, żeby płyty mi się nie przewracały, bo nie mam nikogo do pomocy tutaj, a wiatr wieje. No i do tego taśma do bandowania z odzysku. No i mam akurat bandownicę, to wykorzystam. Przyda się tutaj. No i w ten sposób skleciłem taką budkę. A tak to wygląda wewnątrz. No jak już mówiłem, bananki trochę przemarzły. Szkoda. Ale i tak do wiosny wytrzymają. Teraz tą budkę wypełnię jakimś materiałem. Można to wypełnić. Chyba najlepiej to by było liśćmi suchymi. No ja nie mam liści, nie chcę mi się szukać, zbierać liści, ale za to mam trociny, wióry takie i tymi wiórami wypełnię tutaj tą całą budkę. No jeszcze dodatkowo dla pewności, tutaj u mnie od zachodu wiatr potrafi się mocno rozpędzić i porywy mogą być silne, także wbiłem takie grubsze trochę paliki w narożniki. No i budka jest zasypana trosinami już prawie.
ale jeszcze dobrze jest obsypać taką budkę dookoła, zwłaszcza że tutaj jest teren dosyć nierówny, syropia nie styka się szczelnie z gruntem. Poza tym kępa bananów jest na tyle duża, że ta budka no, praktycznie metr na metr no, ledwo co obejmuje ją. Także pewnie sporo korzeni tych bananów jest w gruncie tutaj poza budką. Szkoda, żeby przemarzły. Także warto będzie jeszcze tą budkę dodatkowo obsypać dookoła. Ja to też obsypię trocinami. No i w ten sposób okryłem swoją kępę Musa Basio. Jest to dosyć dobre okrycie. Możliwe, że banan by przeżył zimę bez wypełnienia takiej budki styropianowej czymkolwiek. Jedna z moich kęp w tamtym roku, tamtą zimę no przeżyła. Przeżyła zimowanie w pustej budce. Co prawda to, co było wszystko ponad ziemią, zmarzło całkowicie, ale z gruntu, z ziemi wiosną wyrosły banany. No jest to ryzyko, ponieważ no, wszystko zależy od tego, jaki będzie mróz, no i jak długo ten mróz będzie trwał. Także jak grunt przemarznie dostatecznie głęboko, no to wymarznie cała bulwa i wtedy nic nie wyrośnie. Dlatego bezpiecznie jest. O wiele bezpieczniej jest wypełnić budkę jakimś materiałem. Wtedy jest szansa nawet na to, że pieńki przezimują w miarę dobrym stanie. No nie jest to jedyny sposób, w jaki zimuje banany Musa Basio. Drugi sposób zimowania jest w tamtej budce, w obu zresztą, ale w tej niższej jest Musa Basio i tam jest kępa zimowana z ogrzewaniem. Jeden i drugi sposób zimowania ma swoje wady i zalety. W tym wypadku no, trzeba nawieść jakichś materiałów, żeby tą budkę zasypać. A najgorsze jest sprzątanie tego później wiosną. Trzeba to odkopać. No, jest więcej roboty wiosną przy tym niż teraz przy zasypywaniu. W przypadku ogrzewania elektrycznego no, wystarczy podciągnąć kabel, podłączyć grzejnik. Ustawić termostat na odpowiednią temperaturę. A ja mam na przykład ustawione na 3 stopnie. Przy tej temperaturze włączy się grzejnik. Wyłączy się przy 4 stopniach bodajże. Można ustawić nawet trochę mniej, ale lepiej tak. No i w ten sposób można przezimować całe pnie o większych rozmiarach. No niemalże w idealnym stanie do wiosny.
idealnie, jak jest jakieś urządzenie, które monitoruje temperaturę wewnątrz budki, dlatego że no jest to sposób dość awaryjny. Jest kilka elementów, które mogą się zepsuć. Może się zepsuć grzejnik, może się zepsuć, bardzo często tak bywa, termostat. Może gdzieś kabel się odpiąć. Także monitorowanie temperatury wewnątrz takiej budki jest bardzo ważne. No, takie jest zadanie. Zadanie nasze jest właśnie pilnowanie, żeby w miarę, żeby odpowiednio wcześnie dojrzeć awarię. I to jest właśnie główną wadą tego zimowania, że może się zdarzyć awaria i wtedy cały nasz tutaj trud może być zniweczony. No co prawda banan później raczej odbije, bo aż tak bardzo może nie przymarznąć w środku, raczej odbije z gruntu, no ale my chcemy spróbować przezimować całe pnie. No, obok tego Musa Basio w budce 2,5-metrowej, bo Basio jest w 2-metrowej budce zimowany. W 2,5-metrowej budce zimowana jest kępa Musa sikimensis. Jest to już trzecia zima tej kępy tutaj w tym miejscu. No, z Musa sikimensis jest troszeczkę inna sprawa. No, nie za bardzo chyba da się go przezimować bez dogrzewania. Jest bardziej wrażliwy na zimno. No i może po prostu nie odbić później z gruntu. Także w wypadku tego banana już raczej wymagane jest dogrzewanie go. No, do okrycia została mi jeszcze jedna kępa Musa Basio. Zastanawiam się, w jaki sposób ją okryję. W tamtym roku była okrywana 2-metrową budką z dogrzewaniem, ale podczas tych największych mrozów ogrzewanie zawiodło. Coś się zepsuło, nie pamiętam, czy termostat, czy grzejnik. W każdym bądź razie pięki zmarzły, zostały rozsadzone, wręcz rozsadzone lodem. No ale jak widać, odrosły od poziomu gruntu. I tak wyglądają teraz. No już zdążyły zmarznąć w tym roku ponownie. Małe odrosty widać, czarne, a mięciutkie. A jednak te minus 5 stopni 3 razy, jak tutaj było, zrobiło swoje. Także nie za bardzo wiem, czy jest sens tutaj je zimować z dogrzewaniem, bo one nie są już jakiejś super kondycji. Kilka warstw jest przemarzniętych. Także jeżeli te przemarznięte, widać jakie mokre, te przemarznięte warstwy odejdą, no to zostanie chudziutki patyczek. Także prawdopodobnie zetnę je po prostu, żeby nie wozić tu za dużej ilości tych trocin. Zetnę je na poniżej 50 cm nawet i zrobię półmetrową osłonę, którą wypełnię trocinami prawdopodobnie, albo dogrzewaniem, albo z dogrzewaniem, no nie wiem, z trocinami. Nie chcę mi się później tego tutaj sprzątać wiosną, bo jest wiosną zazwyczaj tyle innych robót. A wywożenie tych trocin z takich różnych zakamarków ogrodu na taczce to też zajmuje sporo czasu. To a tym bardziej, że będę miał tam przysypane trocinami jeszcze dwie gunery. Na razie gunery są jeszcze przykryte jakimiś tam pokrywkami, ale będą właśnie też zasypane trocinami. No dobra, w każdym razie zobaczymy, jak skończy ta kępa. A tymczasem będę się żegnał.
Na razie.